Zapewne będzie starał się znowu walczyć o miejsce na podium. Noriaki Kasai. Dopingowany przez kibiców, leci daleko, bardzo daleko, około 220 metrów uzyskuje w tej próbie Noriaki Kasai. 240,5, 215 to było wczoraj, a dziś około 220, 220 metrów reprezentant Japonii, a więc znakomity lot, no ale dobre warunki, metr na sekundę wiatru, odjętych 15,4 punktu. Jakże to porównać? Dodane 0,9 dla Andersa Van Emela przed momentem, a teraz odjęte 15,4 dla reprezentanta Japonii. No to tak jakby skakali w dwóch różnych zawodach. Strasznie, strasznie loteryjne warunki dzisiaj panują na obiekcie Kuln. Noty bardzo ceny wysokie dla Japończyka, znakomite. No i oczywiście jest liderem. 600 punktów przekroczone. Pierwszy zawodnik, który ma notę powyżej 600 punktów i aż 35 punktów przewagi nad Severinem Freundem. Johan André Forfang, popatrzmy na skok Norwega. Wczoraj 230, 216,5. Teraz 217 potrzebuje Johan André Forfang, by pokonać Kasajego. Jest w stanie skoczyć tak daleko, a nawet dużo, dużo dalej. Aj! Fatalnie to wyglądało. Nic się nie stało. On się cieszy, cieszy się z odległości. Złapał się za głowę, bo odległość rzeczywiście imponująca. 240 metrów, najdłuższy lot, jaki oglądaliśmy dzisiaj. 9 metrów dalej niż Richard Freitag. No ale noty oczywiście będą bardzo, bardzo niskie. Po 9,5, 10,5 punktu nie mogą być wyższe. Natomiast na całe szczęście, że oglądamy skoczka schodzącego z uśmiechem na twarzy ze skoku, bowiem wyglądało to bardzo groźnie. Będzie miał odjętych 14,8 punktu za wiatr, ponad metr na sekundę. Oczywiście przypomnijmy, skrócony rozbieg, 15 platforma startowa. Wylądował, rozjechały mu się niestety narty. Podobny upadek jak w serii próbnej jego kolegi z reprezentacji Kenneta Gangnesa. Gangnesowi też nic się na szczęście nie stało, Forfangowi nic się nie stało. Ten gest, kiedy po wylądowaniu, kiedy upadł i podniósł ręce do góry w geście triumfu, naprawdę imponujące. Wielkie, wielkie brawa dla Johana André Forfanga. Na pierwszym miejscu jest reprezentant Norwegii. Mimo upadku o 1,6 punktu wyprzedza Kasajego. To teraz można sobie wyobrazić, jaką przewagę by wybudował sobie Johan André Forfang, gdyby dostał noty choćby po 18,5 punktu. Nowy rekord życiowy debiutującego na Mistrzostwach Świata w lotach reprezentanta Norwegii, choć ja wiem, czy to należy uznać, skoro miał upadek. No tak, no ale poszedł na całość, zaryzykował, w sumie się opłacało, no bo jest liderem. A teraz Stefan Kraft, proszę Państwa, reprezentant gospodarzy, 11 przed dwoma laty w Harachowie, 14 belka startowa, więc obniżony rozbieg dla będącego na trzecim miejscu po pierwszym dniu reprezentanta Austrii. Mocne, bardzo dynamiczne wybicie na progu, spokojny lot, jak daleki, bardzo daleki, no daleki, biorąc pod uwagę, że to jest 14 belka startowa, chyba przekroczona skocznia Kulm, ogromna radość kibiców zgromadzonych wokół skoczni, 226,5 metra Stefana Krafta, 226,5 metra, tylko 4,9 punktu odjęte za wiatr, więc bardzo mało, no, biorąc pod uwagę, że ma obniżone, ma dodane punkty za obniżoną belkę startową, w sumie będzie na plusie, jeśli chodzi o te dodatkowe punkty. Dobre też oceny, choć rozbieżne, od 17,5 do 19,5 punktu za styl. No tutaj 19,5 chyba nie można było dać jednak, bo tutaj telemarku nie było. No ale trzej sędziowie widzieli tutaj bardzo dobre lądowanie, dwaj dużo gorsze, między innymi polski sędzia, moim zdaniem słusznie, pan Marek Pilch. No ale popatrzmy, co to w sumie daje. Daje pierwsze miejsce Stefanowi Kraftowi, przewaga 27 punktów nad Johanem André Forfangiem i 29 nad Noriaki Kasai. I pozostało już tylko dwóch do końca trzeciej serii. Peter Prewc, on po skoku na odległość 243 metrów prowadził po pierwszej serii. Nowy rekord skoczni, niepobity do tej pory. Później 213,5 w serii drugiej, daje mu to na drugie miejsce, ale traci tylko 1,3 punktu do Kenneta Gangnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia, i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza
Bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, Peter Preft. 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokłada metr. Niesamowicie, nowy rekord, kolejny rekord w tej skoczni. Peter Preft, znowu wielki. Będzie miał odjętych 16 punktów za wiatr. Noty od sędziów po 17, od 17 do 18,5 punktu, ale naprawdę, kiedy patrzę się na to, jak on połyka przestrzeń, jak on szybuje tam gdzieś w przestworzach, ręce same składają się do oklasków, niczym ten Aleksander Wielki Orzeł, który tutaj ląduje tak dostojnie. Peter Preft oddaje swoje lot. Pięknie, brawo. Od paru sezonów w ścisłej czołówce światowej, no ale zawsze w wielkich imprezach, drugi, trzeci, w zeszłym sezonie w Pucharze Świata zgromadził tyle samo punktów co Severin Freund, ale miał ich 5 zwycięstw i zajął drugie miejsce. W tym sezonie zaczął wygrywać, no i no, byłoby chyba taką wielką niesprawiedliwością, wielkim jego pechem, gdyby nie wygrał tych mistrzostw świata w lotach. Na razie jest liderem, skoczył genialnie, ma 10,9 punktów przewagi nad Stefanem Kraftem, no ale pozostał jeszcze nam Kenneth Gagne, debiutujący w mistrzostwach świata w lotach reprezentant Norwegii, który wczoraj skoczył tutaj znakomicie. 236 metrów w pierwszej serii, 216 w drugiej. Dziś w serii próbnej z upadkiem, ale 238 metrów. Będzie miał jeszcze krótszy najazd na próg z 13 belki startowej. Za moment ruszy reprezentant Norwegii Kenneth Gagnes. No Gagnes, który jest trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, który zajął czwarte miejsce w turnieju czterech skoczni, który no, ten sezon ma najlepszy w karierze, który jak widzimy na mamucie też potrafi robić, radzić sobie znakomicie. On kończy pierwszą serię, no ale na pewno widział to, co przed momentem zrobił Peter Preft. Jaka będzie odpowiedź? Kenneth Gagnes! To będzie liderem po trzech seriach rywalizacji na kulm. Kenneth Gagnes bardzo daleko, też tak daleko, prawie tak daleko jak przed momentem Peter Preft. Ależ niesamowita będzie rywalizacja tych dwóch wielkich skoczków. 238,5 metra poprawia swój rekord życiowy. To jest jego najdłuższy lot w karierze. No i odległość świetna, 238,5, minus 14,3, trochę mniej odjętych punktów niż miał za wiatr odjęte Peter Preft. Będzie miał więcej dodanych z tytułu niższego rozbiegu. Dostał niższe noty jednak od Słoweńca, 4 po 16,5, 1,17. Miał nad nim minimalną przewagę po pierwszym dniu rywalizacji. No i chyba trochę będzie przegrywał Kenneth Gagnes, ale za chwilę komputer to wszystko policzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ładne zachowanie, tak. Kenneth Gagnes i Peter Preft najlepsi tutaj na kulm. Kto po trzecim skoku będzie liderem? Peter Preft! Kenneth Gagnes na drugim miejscu. 3,3, a więc trochę odrobił.